Witam szóstoklasistów! Pierwsza i zarazem ostatnia lekcja historii w tym tygodniu przed Wami. Zapraszam do obejrzenia króciutkiego filmiku. Temat mamy następujący. Kultura polskiego oświecenia. W podręczniku znajduje się on na stronach od 163 do 168. Cele naszej lekcji. Pozyskanie wiedzy o najwybitniejszych przedstawicielach polskiego oświecenia, zrozumienie roli Stanisława Augusta w rozwoju kultury polskiej, przypominam, Stanisław August Poniatowski to był wówczas król Polski, i poznanie zmian dokonanych w szkolnictwie w czasach Stanisławowskich. Kochani, pewne rzeczy z oświecenia już wiecie. Ponieważ ten temat mieliśmy przerabiany tyle, że w ujęciu europejskim, a zatem znacie założenia oświecenia, znacie cechy charakterystyczne tej epoki kulturowej, nie będziemy do nich wracać. Dzisiaj po prostu skupimy się na tym, żeby przyjrzeć się polskiemu oświeceniu, jak w Polsce ta epoka wyglądała. No i myślę, że mniej skupimy się na takich sprawach jak filozofia, jak idee, a bardziej na Yy, z tematach czy zagadnieniach związanych z szeroko pojętą kulturą. Zaczniemy sobie może od tego, że to, co się działo na Zachodzie, działalność takich ludzi jak Wolter czy znany Wam dobrze Monteskiusz, trafiło również na podwórko polskie. Ich pisma, ich dzieła znalazły yy, odbiorców. Na terenie Rzeczpospolitej obojga narodów, i ludzie byli tymi dziełami Woltera i Montesquieusa zainspirowani. Widzieli, że to, co oni piszą, to, co oni uważają, to może rzeczywiście ma sens. Dlatego w Polsce y, zaczęli pojawiać się pisarze, którzy bardzo krytykowali szlachtę, zepsucie szlachty. Ich y, tendencje tej grupy społecznej do zabawy, do biesiadowania, do ucztowania, i musimy sobie kilku takich właśnie y, bohaterów y, związanych z szeroko pojętą literaturą poznać. Mamy tutaj slajd: ludzie pióra, co oznacza, że oni po prostu zarabiali na życie, pisząc, tworząc dzieła literackie. I kochani, Ignacy Krasicki. Postać, yy, która jest tutaj jako pierwsza z brzegu przedstawiona. Trzeba sobie powiedzieć, że to był po pierwsze pisarz, ale też duchowny, był biskupem. Yy, był autorem fraszek, bajek, poematów, w których starał się ośmieszać wady polskiej szlachty czyli właśnie to pijaństwo, rozrzutność, zacofanie czy egoizm. Z kolei postacie, które są zaprezentowane obu, obok, a więc Stanisław Stasic i Hugo Kołłątaj, zajmowali się głównie tworzeniem pism politycznych. Oni, między innymi, w swoich dziełach wytykali wady ustroju Rzeczypospolitej, szczególnie wolną elekcję, zasady liberum veto i też uważali, że yy, prawa szlachty powinny zostać ograniczone, natomiast mieszczanie i chłopi powinni tych praw zyskać znacznie, znacznie więcej. Kochani, tyle jeżeli chodzi o literaturę, trzeba sobie też wspomnieć jeszcze o takiej gałęzi kultury jak teatr. Pamiętamy z lekcji o Augustie III, w ogóle o sasach w Polsce, że właśnie w czasach panowania Augusta III powstała operania, natomiast yy, już za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego właściwie z jego inicjatywy, powołany do życia został w 1765 roku, to jest myślę, że data, którą warto zapamiętać, Teatr Narodowy w Warszawie. No i z, z tym teatrem są związane chociażby takie, tacy, bo, są związani chociażby tacy bohaterowie historyczni jak Julian Urstym Niemcewicz i Wojciech Bogusławski, to byli Twórcy przede wszystkim dramatów, takich spektakli, które miały wydźwięk dramatyczny. Natomiast na deskach tego Teatru Narodowego też prezentowano sztuki, które miały ośmieszać właśnie sarmackie zwyczaje, szlachty, a także popularyzowały reformy, o których, które, których autorem był Stanisław August Poniatowski. Właśnie, ja tak wspominam, yy, już kilka razy wspomniałem o, tej, o tym Stanisławie Augustie, królu polskim. Poznaliście go już może z takiej nieco negatywnej strony, że z, zyskał tron w Rzeczypospolitej dzięki opiece Katarzyny Wielkiej, że później realizował interesy Rosji, to mu przynajmniej zarzucała część szlachty. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, o edukację... To był człowiek, który na pewno jakieś istotne osiągnięcia w tych dziedzinach zanotował. Stanisława Augusta Poniatowskiego, no to jako króla Polski, już znacie jako inicjatora utworzenia Teatru Narodowego, również, bo o tym mówiłem przed chwileczką. Natomiast mamy tutaj jeszcze dwa myślniczki, mecenas sztuki i krzewicie kultury oświecenia. Na pewno to musimy sobie rozwinąć. Jako ten krzewiciel kultury oświecenia, Stanisław August Poniatowski organizował tak zwane obiady czwartkowe. One odbywały się w Warszawie albo na Zamku Królewskim, albo w Pałacu na Wodzie w Łazienkach warszawskich. Tam yy, spotykali się ludzie bardzo ściśle związani z kulturą: pisarze, artyści, filozofowie. Po co oni się tam w ogóle spotykali? No, przede wszystkim po to, żeby dyskutować dyskutować o reformach, o swoich dziełach sztuki, o pomysłach na to, jak Rzeczpospolita powinna być rozwijana, jakie przemiany w niej powinny zachodzić. To były takie spotkania kulturowe, mm, też do historii przeszły jako obiady literackie albo obiady rozumne. To kojarzymy sobie ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Obiady czwartkowe. Na pewno trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że Poniatowski był mecenasem sztuki, czyli opiekunem artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, sam posiadał wiele dzieł sztuki, wiele ko miał kolekcję rozmaitych skarbów. Natomiast my musimy wspomnieć o tym, że sprowadzał do Warszawy chociażby architektów. Kogoś takiego jak Dominika Merliniego, który był jednym z y, projektantów y, budowy y, pałacu na wodzie, w łazienkach. Sprowadził też bardzo znanych i utalentowanych malarzy włoskich, a więc y, Bernardo Bellotto, Canaletto, Canaletta, tak y, też zwany jest jako Canaletto w historii. Bernardo Bellotto. I tu mamy po lewej stronie jego autoportret, natomiast po prawej stronie nie widzimy obraz przedstawiający, przedstawiający ulicę Miodową w Warszawie. Belotto właśnie zasłynął z tego, że tworzył obrazy miast. Drezna, miast włoskich, ale też stworzył wiele obrazów przedstawiających XVIII-wieczną Warszawę. To są no, dzisiaj dzieła sztuki o ogromnej wartości. Przede wszystkim mają dużą też wartość jako źródła historyczne. No bo dzięki tym obrazom my dowiadujemy się, jak w ogóle Warszawa w drugiej połowie XVIII wieku wyglądała. A te obrazy też bardzo przyczyniły się do tego, w jaki sposób Warszawa była odbudowywana po II wojnie światowej. Ponieważ ludzie, którzy wówczas odpowiadali za to, żeby stolice yy, znowu doprowadzić do ładu, właśnie wzorowali się na tych obrazach. Belotta. Kolejną postacią, kolejnym malarzem, o którym trzeba wspomnieć, to Marcello Bacciarelli. On tworzył różne obrazy o tematyce historycznej, religijnej, które zdobią do dzisiaj wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie. Zasłynął chyba najbardziej z tego, że tworzył portrety władców polskich. I tutaj Wam. Pokażę, mam książeczkę przy sobie, znaną Wam doskonale z lekcji, Poczet Królów Polskich i właśnie na okładce znajdują się te obrazy przedstawiające polskich monarchów, dzieła czy pędza Marcello Bacciarellego. Ciekawostka, ten poczet powstał dużo wcześniej niż poczet Jana Matejki, o wiele bardziej znany. Widzimy tutaj w centrum ładnie jest wyeksponowana Królowa Jadwiga, jednakowoż ten poczet zawiera mniej e, władców, bo tylko 20, 23 się tam znalazło, u Matejki jest ich już znacznie, znacznie więcej. Poza e, jeszcze takimi sprawami jak e, malarstwo, jak właśnie te obiady czwartkowe, o których wcześniej wspomina, wspominałem, trzeba również Napomknąć o czymś takim jak monitor. To było czasopismo, które właściwie zostało założone przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i finansowane. Monitor bardzo duży nacisk yy, kładł na przekazywanie takich treści, które miały na celu rozbijać tolerancję religijną rzeczy Rzeczypospolitej. Ona już troszeczkę wtedy upadała. To nie było takie państwo bez stosów jak lata wcześniej. Również na łamach monitora ukazywały się różne e, informacje natury chociażby przyrodniczej. To była taka publikacja, z której ludzie mogli czerpać bardzo dużo wiedzy. I tutaj widzicie na ilustracji skan pierwszego numeru monitora. Kochani, jeżeli chodzi jeszcze o y, Augusta Poniatowskiego, no z nim... Na pewno wiążemy sobie też pewne e, sprawy y, związane ze szkolnictwem. I to o czym już mówiłem na poprzednim filmiku, a więc za panowania Stanisława Augusta utworzona została Komisja Edukacji Narodowej. To się wydarzyło w 1773 roku, a więc już po Konfederacji Barskiej, już po pierwszym rozbiorze, no Duża część społeczeństwa uświadomiła sobie, że państwo Rzeczpospolita jest bardzo słabe, z tego względu, że brakuje elit, brakuje ludzi wykształconych, odpowiednio myślących, patriotycznie nastawionych do życia, dlatego yy, ta komisja powstała, żeby nadzorować yy, w ogóle funkcjonowanie szkół. Rzeczypospolitej od szkół parafialnych, czyli takich najbardziej podstawowych, najniższego szczebla, które były yy, tworzone przy kościołach, aż po uniwersytety, czyli uczelnie wyższe. W szkołach parafialnych w czasach oświecenia yy, bardzo duży nacisk yy, położono na nauczanie przedmi przedmiotów przyrodniczych. Pamiętacie zresztą, że oświecenie to jest yy, taka epoka związana z tymi naukami przyrodniczo ścisłymi prawda biologia medycyna matematyka fizyka to też trafiło do Polski na szczęście ale też w tych szkołach y, uczono dobrych manier zasad dobrego wychowania y, nie stroniono od ćwiczeń fizycznych czy to takich jak jazda konna bieganie gra w piłkę no i zajęcia w tej szkole trzeba sobie o tym też wspomnieć odbywały się w języku polskim. Powoli ta łacina była wypierana, a stawiano na ojczysty język polski w myśl tej zasady Mikołaja Reja, że Polacy nie gęsi też swój język mają. To na pewno pamiętacie z lekcji o renesansie. Szkoły omówione, rola Augusta Poniatowskiego omówiona, to jeszcze może kochani na koniec architektura doby oświecenia. Pamiętacie, że w czasach oświecenia narodził się taki styl jak klasycyzm? Jego założenia też poznaliście. Ja tylko krótko wspomnę, że budowle klasycystyczne, cała architektura, cała sztuka miała nawiązywać do Antyku, do tego, w jaki sposób tworzono w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji. I może kilka przykładów takich obiektów. Oświeceniowych w Polsce Wam pokażę. Tutaj mamy pałac na wodzie w łazienkach warszawskich. Widzimy kapitalnie wybudowany gmach. Znakomita fasada, ale budowle czasów oświecenia, budowle klasycystyczne to nie tylko znakomita elewacja zewnętrzna. Ale też warto zwrócić uwagę na wnętrza. Tutaj akurat mamy salę rycerską, która znajduje się na Zamku Królewskim, też w Warszawie. Kapitalne pomieszczenie, jeżeli chodzi o takie wrażenia estetyczne dużo tutaj widzimy ozdób, typowo klasycystyczny styl. No i także rzeźby. Tu akurat mamy pomnik króla Jana III Sobieskiego. Też znajdujący się w łazienkach w Warszawie. Moglibyście się zapytać, kochani, dlaczego Warszawa? Ano dlatego, że była to stolica Polski, była to siedziba króla Stanisława Augusta, i tam rzeczywiście to oświecenie kwitło. Sztuka, architektura, pisarstwo, teatr rozwijało się właśnie w stolicy w Warszawie. Kochani, na koniec jeszcze może do zapamiętania. Takie dwie daty 1765-1773. Pierwsza data założenie Teatru Narodowego w Warszawie, druga powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej. Oba te wydarzenia ściśle są powiązane z osobą Stanisława Augusta Poniatowskiego, a więc ostatniego króla Polski. Zajrzyjcie proszę na Classroom, tam na pewno pojawi się notatka z tej lekcji, zadania na razie żadnego nie przewiduję, życzę wszystkim spokojnego weekendu, odpoczywajcie i dziękuję bardzo za uwagę, hejo!